Dzień dobry Państwu, 6 lipca. Zaczynamy dzień od zostawienia samochodu na wymianę opon. Mieliśmy to zrobić wczoraj, ale wypadł wyjazd do Warszawy, jak wiecie już zresztą z kanału. No dobra, nie przedłużam, widzimy się za chwilę. A teraz, proszę Państwa, kolega Władysław wymyślił lody, no to idziemy na lody po drodze. Jaki ci się trafił, Ładek? Dobry. Miał być na patyku, ale wybrałeś, widzę, wyciskanego. Tak. No to git. Już wychodzi, czy nie? Już. To czekaj, ja ci pomogę. O, tak go trzeba tutaj przytrzymać, wiesz, żeby się trochę odkleił. O, i wychodzi. Jak będziesz naciskał, to on będzie wychodził. Od dołu naciskaj, od dołu, na dole. O, widzisz? Ale pustka w parku, nie, Ładek? No. Nic się tu nie dzieje. A masz ochotę dzisiaj na wycieczkę rowerową? To może się uda zrobić. Pomyślałem, żebyśmy pojechali nad zalew, ale... Ale tato, dzisiaj jest... to dłuższą. Jaką dłuższą? Na topornie pewnie? Na topornie i przez las. No, powiem ci, że tak myślałem nawet, żeby jechać przez las. Tylko musisz inne buty jakieś założyć. No tak. No, bo teraz to ci spadły normalnie na pasach, gościu. No. A nie, koleżko, my jeszcze mamy fryzjera dzisiaj do odbębnienia. To będzie się ciężko zmieścić. No. Chyba, że po fryzjerze jakoś. Może nam się będzie chciał. Strzelam, że nie. No, no to potem Rita była wtedy. Tak, jak był mały ugryź, to była Rita, no. Chodź, zobaczymy, co one robią tam z tyłu. Co, połowę już zjadłeś, Wadek? No tak, trochę. A ty go lizesz, czy tak pijesz sobie bardziej? Lizę. Dobra. No to tego. A tam, proszę Państwa, trwa nagranie z jakimiś ciuchami, widziałem. Więc pewnie jakieś kiecki chodzi, bo ktoś tam, widziałem, dopytywał w komentarzach. A ja wracam.